Padamy, paliwo nalane. Możemy jechać dalej, do domu teraz. No opierdziel. To jakby co, to na razie, Cezary, do następnego razu. Nalałem ropy do zbiornika, lipa. Kurczę, taka lipa, ropy nalałem. Cezary bierze 1,5 litra butelkę moją z plecakiem i pojedzie kupić mi 1,5 i nie wiem, pojedziemy gdzieś na jakąś stację, muszę zalać, nie? Totalna lipa. Jak przestał chodzić na jeden gar, to na 3 paliła, ale Cezary mówi, że mi kopci, mnie zatrzymuje. Ja pierdzielę, nie? A miało być tak ładnie. A miało być tak zajebiście, nie? Tu zgubiłem śrubę. O, majster. Nie wiedziałem, że tak się dzień skończy. Żeby nalać ropy do... Kolega mój kiedyś nalał ropy. Ale miał lepsze warunki, żeby to sobie ogarnąć. Ja takich warunków tu na tą chwilę to niestety nie mam, bo stacja benzynowa jest 5 km stąd. Tu warsztatu żadnego by nie było. Tragedia po prostu. No, Cezary przywiózł 1,5 litra paliwa. Tyle co w mojej butelce, trochę ręczników. No zaraz spróbujemy odpalić ją. Tam jeszcze kasy coś mi zostało? A jak? Co, odpalamy? Tylko żeby odpaliła. Łocie, panie. I co teraz? Pchamy? Zapali? Powinna złapać. Już akumulator jest do pizy. To co, pchamy? Pchamy. Ja pierdziule. Szok. Nie wytrzymam po prostu. Jeżeli już odpali, to jedź, żeby ona przepaliła trochę, nie? Tak nie stawaj od razu, bo zaraz może przygasnąć znowu. Bo ten olej jeszcze poszedł. To co, kasko bierasz? Kupisz, żeby ktoś był, kurde, z kablami, co? No bo co? Zrobimy. Już tak do roboty się nie wyrobię. Nie gadaj. No. Ale jaja. Kuźwa melodia, no. Już mogę po Jerego zadzwonić, ale zanim on tu przyjedzie. No właśnie. A szkoda, że się nikt nie zatrzyma, nie? Co się stało, nie? No to kto jest? To Polska, niestety. Aha. Lecę ogarnąć. Dobra. No tak, widzieli, że motocykl leży,
widzą, że pchamy, nic, pusto, pusto nie ma. No Cezary mówi, że kogoś ogarnął, co pomoże nam popchnąć, a jak to nie da rady, no to trzeba będzie ten, po kable pojechać też do jakiegoś ziomka, ale nie wiem do kogo. Taka sytuacja. Dobry, cześć. Działa ci ten motor? Tam. No to jedź za mną i pojedziemy tu za chwilę z powrotem z tymi kablami, może coś da radę, ale... Dobra, a i wtedy co, jeszcze imbus jeden, jo? Imbus, taki... No... Piątka albo szóstka. No właśnie, nie wiem. No wiesz co, no tak pomylone mają pistolety, że ropy nalałem, nie? Kurde, proszę, ogarnęło. No, kurde. Wiesz, bo tu hajsem nie śmierdzimy dzisiaj. No. Bo już kurde 180 zł na paliwo poszło. Zobacz, taki imbus. No, piątka, szóstka. No. No nie no, wydojony. Akcja ratunkowa. A ja jedynie co na razie mogę sobie to lusterko przetrzeć od ropy. Żebym coś widział. Nie ma wody, to trzeba napluć. Tłusta ta ropa jest jak cholera. No już teraz coś będzie widać. Ale amba. Ale lipa. No tak załatwić się. W szoku jestem jednym wielkim. Po prostu. Fajerka w polu stała. Nikt się nie zatrzymuje, nikogo to nie obchodzi. Czemu ja tu stoję, po co? A to już będzie prawie godzina. Pojechali po kable i spróbujemy ją odpalić. Jeszcze trzeba będzie podjechać na stację, zaraz przeliczę, ile siana tu zostało. Nie za dużo, coś jest, ale nie jest dużo, bo coś pieniędzy wziąłem, ale mamy tak, trzy dychy. Czy za trzy dychy dojadę do domu? Za pięć dych powinienem dojechać. No, pięć dyszek jest. Pięć dyszek i wlepy. Chyba, żeby chcieli wlepami, żeby zapłacić. Dobra. Nie, o jest, siedem dyszek, dobra. Jest siedem dyszek. Może na piwo dla tego, co pomoże, starczy. Nie no, słuchajcie, no różnie może być, no różnie może być, no. Ale już koledzy ostrzegali, no uważaj na Shellu, na innych stacjach. Tam są inne kolory. Pistolet nie był czarny. Pistolet był żółty. Taka lipa. Ale nikt się nie zatrzyma, nie? No, możesz tu stać. Do nocy, nie? No szkoda. Ja jak widzę, zawsze staję. Zawsze staję. Nie ma takiej opcji. No chyba, że widzę, że ktoś tam, wiecie, w nawigacji grzebie i ten, ale tu, tak jak w moim przypadku, no to... No ale no poczekam. No ludzie, zatrzymajcie się tutaj i pomóżcie, motocykliście, no. No nikt nie chce pomóc. On musiał chyba wyjść i się położyć na środek ulicy. A my od rana, nie? Od rana, bez jedzenia. Woda była, ale nic nie jedliśmy. Jest już po 19, nie? Na którą my będziemy w domu, to ja tego nie umiem powiedzieć, nie? Na pewno jeszcze za dnia, no. Oczywiście jak odpali. Mówię wam, no musiał się tutaj na tej drodze położyć, nie? Jadą!
Tylko nie wiem, czy fajera odpali. Zobaczymy, bo to może się zupełnie inaczej ten dzień dzisiaj skończyć, nie? Może się okazać, że potrzebna będzie laweta od nas z miasta. Może trzeba będzie do radia dzwonić. A tu nadal nikt się nie zatrzymuje. Są zbawcy. Jest Cezary. Jest kolega. Muszę się zapytać, jak ma na imię. Chyba muszę tam podjechać. Podepchać. O, tu jeszcze patrzcie, jak ropa na Iwanie. Gdzie mam akumulator? Pod dupą? Pod dupą, no. A my głodni, nie? Ty. Głodni, zmęczeni. Ja. Dzień dobry. Daj. Monika, podjedź bliżej trochę. A ty masz tutaj na karniku też rezerwę, nie? No, to odporną na rezerwę, nie? Mogłeś nie, tutaj? Nie odporną na rezerwę. Macie tą butelkę jeszcze? Tak. Dobra. Plecaku mamy? Tak. Jest. Albo nie, dobra, zostaw. Czy masz jeszcze gumę? No, odporamia? Nie. Co? Dziwny odwrót, nie? No. Taki robi. No. No właśnie. Kurde. Metaliczny, nie? No, taki czasny, nie? No. No i to spróbuję jeszcze raz, ale... Potarba. No czekaj, nie się powoduje, ja mam czas. A, dobra. Będzie dobrze! Uratowani! Uratowani! Dymi jakby się odizla, nie? No ale kurde. Dzięki! A jak masz na imię? Jak masz na imię? Bartek. Bartek, Jarek. Bartek, Cezary. Dam ci wlepę na ten, potem na kłada. Kanał mamy, wiesz? Ja mam. Znaczy, wiesz co, tak nie do końca, ale ja cię kojarzę po tym, po Air Moto. A ty nie masz czasami syna, który ma... Wnuka. Wnuka? No. Ale on jest i kładami teraz. Teraz ma raptora. Tak kojarzę cię z tego, z YouTube'a. No widzisz. Ale nie byłem pewien, nie? No bo tak do końca... Świat mały, nie? Ale nikt się nie zatrzymał, bym musiał się położyć. Nie no, zaczepimy na stacji, nie? No, mówię, tu... że mam kable, ale mówię, mam w domu, nie? No, no. To... Całe szczęście, że tylko taki kawałek, nie? Właśnie mnie zastanawia, czemu się światło pali. No też się teraz zdziwiłem właśnie, myślałem, to było to. A jakby się na gazie troszkę trzymał? Ale grubo. To co z gaźników jest, nie? Prze ten. No, no. Przeprawić i jak dojdzie może świeże paliwo, to tam trochę chwycić. Ale na czym dodać, nie? Czy nie? Tak. Musi wypluć tą ropę, nie? Pójdę po plecach i po ten. Chwila prawdy.
daj. Czas. Piątka benzyna czysta jest w blaszaku. Jak zaraz wejdziesz, będziesz widziała, tam pod stołem stoi, pod warsztatem stoi. Blaszaku. No. Jeszcze kawka, no. Jeszcze kawka idzie koło młotku. Koło młotku wisi, no. Już niedawno gaźnik kleił. A może chwilę poczekaj, no. Trzeba sobie radzić, nie? Poszedł. No. Znalazłem tam, przedtem miałem, a sobie palec rozwaliłem, wiesz? Styka, co? No. Coś tam jest, ale skręcamy. Nie, no poczekaj, no postaw go jeszcze, póki ona nie przyjedzie, tak? Niech sobie to odciecze, no. No przecież tam jest towaru, słyszysz? No, słyszę. Zdrastwuj, doktor. O, doktor. Ze szczykawką. Dobra, kręcimy, nie? No. Centralny ten. Dryski zrobiliście? Tak, bezpośredni. No. Paliwka zostanie w gaźniku i
Mam nadzieję, że ruszymy do domu. Trzymać, wiesz, dobra, bo on mnie trzyma. Chłopie, mamy dym. Kurwa. Co?
Czemu? Taka plastikowa nakładka tam była, kurwa. Gdzie? Na szykawce. Jest w środku, kurwa, poczekaj. Ale tu się patrz, odpina. Zobacz. Tu się odpina? Tu możesz odpiąć, dobra. No. O kurwa, jeszcze tego brakowało. Bym miał blokadę. Mniej wypaliła, zwężka. Słuchajcie, no dzień się jeszcze nie kończy. Nie wiem, która jest godzina. Jest już późno. 9:00. Tutaj o, taki dymek leci. Za 10:09 jest, nie? Czad jak, nie wiem. Dymek leci z wydechu. Co, wyszło? Bo już tu się bateria kończy w kamerze. Ale to już kończymy, nie? No słuchajcie, dobrze się skończyło. Bartek nam pomógł z żoną i z Nikodemem. Będziemy razem upalać nasz wirownik tutaj. No i co, no? Na pewno wrócę do domu dzisiaj. Trzymajcie się, nara. Było bardzo źle, ale wyszło dobrze. Jest już późna godzina. Jedziemy na stację się dotankować, umyć od ropy. Ostatnia kasa. Palimy wroty stąd, umyci, napici, paliwo zalane za ostatnią kasę i jedziemy po nocy. Najważniejsze, że udało się i z komina nie kopci. Wiecie co, ale i tak cały trip dzisiejszy skończył się, uważam, szczęśliwie. Bardzo szczęśliwie. Pierwsze to z tą kobietą, co wyjechała. Teraz z tym paliwem. Czyli wypad udany, tylko że no późno wrócimy do domu, nie? Także dzięki wszystkim ze wszystkich odcinków, jakie wlecam. Adrianowi, którego pierwszego odwiedziliśmy, chłopaków, czyli Piotrka, Mikołaja i Dawida, Jerego, Filipa, Macieja i jego kolegów, no i Bartka z rodziną. No, taki dzień. A w domu wpierdol. Nie wiem, przed koło 23 będziemy. Nie możemy szybko smarować, bo szybkę mam ciemną. Coś tam widzę, ale słabo. Ale zaraz na krajówkę powinniśmy wjechać, będzie lepiej. Jeszcze odcinek z jazdy nocą po Gnieźnie będzie. I co, już nie kopci mi? Nie. Gitara.
kuźwa, jest noc, jesteśmy w lesie. Przerwa mała, ale lecimy dalej i teraz do końca kamery, niech się już bateria wyładuje. Na chwilę stanęliśmy i co, jedziemy. Pokażę wam, że jestem jeszcze na maszynie. A już kurde, po 23 będziemy w domu. Znaczy, ja może zdążę na 23. A Cezary po 23. Dobra, to śmigamy. Lecimy. Lecimy, nie zamulamy. Nie zamulamy, kuźma, nie. Dzisiaj my w ogóle nie zamulamy, nie? Kurwa, parking w lesie, ciemno, nikogo nie ma, tylko my. Odpalę, żeby mi graku nie siadło znowu. Kurde, jakbym miał sprzęta na wtryskach, to chyba gorzej by było, co?